odpowiednia zdolność nawilżania, wysoka wydajność, łatwość użytkowania, a także działanie pielęgnacyjne. Takie między innymi wymagania stawia się wobec produktów do pielęgnacji twarzy. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, zespół pod kierownictwem profesora Tomasza Wasilewskiego opracował recepturę i technologię wytwarzania nowoczesnej maseczki do twarzy w niespotykanej na polskim rynku formie musu. Za innowacyjne rozwiązanie zespół otrzymał nagrodę Excellence Invention Award. Co ważne, receptura została objęta także ochroną patentową. Ta maseczka tak naprawdę to jest produkt, który konsument kupuje w formie takiej skoncentrowanej, zabiera do domu i w domu bezpośrednio przed użyciem dodaje odrobinę wody, miesza i po dosłownie 2-3 sekundach maseczka przekształca się w taki bardzo lekki mózg, który bardzo łatwo umożliwia jak gdyby zaaplikowanie tej maseczki. Niewielka porcja maseczki wystarcza na pokrycie względnie dużej powierzchni skóry. Jak przyznają twórcy, do wytworzenia maseczki użyte zostały surowce pochodzenia naturalnego. Dlatego też produkt można zakwalifikować jako kosmetyk naturalny. Wyprodukowany został również w duchu Zero Waste. Przepracowaliśmy kosmetyk, który jest w bardzo małej objętości, nie wymaga dużego opakowania, nie wymaga takich powiedzmy opakowań, które ulegają trudno biodegradacji. I bardzo ważna sprawa, produkt został tak skonstruowany, żeby wyeliminować te składniki, które de facto są dla nas niebezpieczne. Na przykład ta maseczka nie zawiera konserwantów, co w całym rozrachunku jest bardzo korzystne dla użytkowników. Powstanie innowacyjnej maseczki to efekt kilkumiesięcznej pracy zespołowej. Docelowo jak gdyby przy tym konkretnym produkcie brało udział 5 osób. Oprócz mojej osoby jest to pani profesor Anita Bochenieszewska, pani profesor Emilia Klimaszewska, pani profesor Anna Małysa i pani profesor Małgorzata Zięba. No, zespół podzielił się różnymi obowiązkami, które były niezbędne do wykonania w ramach opracowania tego produktu. No, pracowało nam się bardzo miło i też chciałbym dodać to, że te prace powodowały to, że no, szereg z tych osób uzyskało kolejne stopnie w rozwoju naukowym. Także jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z efektów pracy. Maseczka charakteryzuje się lekką konsystencją. Po dodaniu wody zachodzi reakcja, która zmienia konsystencję maski w delikatny mus. Po nałożeniu na powierzchnię skóry odparowuje z niej woda, pozostawiając substancje odżywcze, lecznicze, stymulujące i regeneracyjne. Twórcy przyznają, że opracowany produkt może być ciekawą alternatywą dla obecnie stosowanych maseczek pielęgnacyjnych. Nagrodzona maseczka przede wszystkim ma właściwości bakteriobójcze, antyoksydacyjne, nawilżające, jak również z uwagi na obecność ekstraktu z liści mięty otrzymanego w warunkach nadkrytycznego dwutlenku węgla, ma również działanie chłodzące. Zalecane jest przede wszystkim do cery problematycznej, cery wrażliwej, na przykład w przypadku trądziku. Poza oczywiście ekstraktem z liści mięty w skład produktu wchodzą naturalne składniki hydrofobowe, bardzo cenne z punktu właśnie widzenia cery problematycznej. Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa kształci studentów na 6 kierunkach. Od tego roku także na projektowaniu i wytwarzaniu kosmetyków.